Jesteśmy tam na targach książki w Krakowie, a dokładnie pierwszy krakowski kiermasz. Książki są ze mną, autorzy jest Leszek Szymowski, Reneusz Misiak, jest Stanisław Michalkiewicz. No, trafiają się też tacy klienci, którzy kupują takie stosy pozycji, także myślę, że targi będą udane, a rozpoczęły się tam 3 godziny temu. Chwila przerwy od najpiękniejszego wydarzenia, jakie może być w życiu każdego autora książek, czyli od podpisów. Bardzo jestem miły zaskoczony i frekwencją, i podejściem krakowian. Książki sprzedają się znakomicie, nie tylko moje, ale też pozostałych znamienitych autorów. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej na targach, że czytelnictwo w Polsce nie zaginie. Bardzo się cieszę, że znalazłem się w gronie autorów zaproszonych na targi organizowane przez Witolda Gadowskiego. Bardzo się cieszę, że widzę tutaj obok siebie tylu znamienitych autorów: Stanisława Michalkiewicza, Ireneusza Lisiaka, samego Gadowskiego. Mam nadzieję, że wracamy do czasów, kiedy książka będzie popularnym towarem zakupów, będzie obowiązkową lekturą. To, co mnie najbardziej cieszy, to oczywiście Państwa zainteresowanie moimi książkami, aż mnie ręka boli od podpisów. Bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe, serdeczne, życzliwe, miłe słowa, które od Państwa tutaj usłyszałem i mam nadzieję, będę słyszał też jutro. To ja jestem dla Państwa, moja praca jest dla Państwa i bardzo się cieszę, że Państwo tak pozytywnie na nią odpowiadacie. Serdecznie witam z pierwszych targów dobrej książki. To jest wydarzenie bardzo potrzebne Krakowowi, dobrze usytuowane. Wczoraj było bardzo dużo czytelników, dzisiaj też. Generalnie widać z tego, że ludzie nie rezygnują z książek i czytają je. Zapraszam, warto być w przyszłym roku, jak będą te targi jeszcze raz. Pierwszy krakowski kiermasz dobrej książki zorganizowany przez dziennikarza Witolda Gadowskiego spotkał się, jak widać, ze sporym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa. Można spotkać się bezpośrednio z autorami książek, z dziennikarzami, z ludźmi ze świata polityki i kultury. Krakowski kiermasz dobrej książki to nie tylko książki, ale także wystawa dzieł malarskich, także wystawa rzeźb. Zapraszam wszystkich na kolejne kontynuacje tego wydarzenia. Jest to bardzo obiecująca inicjatywa, pozwalająca się zapoznać z bardziej niszowymi czy bardziej poza głównonurtowymi dziełami i wytworami świata kultury i polityki. Dziękuję.
Zacząłem tę książkę pisać w 1982 roku, a więc dokładnie to jest 41 lat. Ta książka została nawet nagrodzona na jakichś tam festiwalach, na jakichś tam środowiskach literackich, ale kiedy przyszły do wydania, okazało się, że cenzura ma duże zęby. Zaczęła ją gryźć. Proszę Państwa, błąd podstawowy, którego konsekwencje odczuwamy do dziś, jest ten, że została wstrzymana, przerwana ekshumacja w Jedwabnem. I to jest absolutnie niewybaczalne. Ja w tej książce swojej Jedwabne Anatomia Kłamstwa dziękuję Państwu, bo wielu z Państwa podpisało, blisko 100 tysięcy Polaków podpisało się pod ekshumacją. Mimo to cisza. Nikt przez rząd udaje, że problemu nie ma. Tu, po prostu problem jest taki, że sobie wypisują bzdury Żydzi i różne lewacy na nasz temat, jeśli chodzi o Jedwabne. A cała książka Grossa, to udowadnią właśnie tej książce Jedwabne Anatomia Kłamstwa, była jednym wielkim kłamstwem. To się mieści w takiej szerszym działaniu, myślę, i Żydów, komunistów naszych na czele tam z Gazetą Wyborczą i tą ekipą i w takiej pedagogice wstydu, która zaczęła się właściwie od lat 90. że wmawianie Polakom nam, że my jesteśmy winni za Jedwabne, że teraz przecież kłamczucha Engelking powiedziała, że myśmy za mało Żydów ratowali. Ja Żydom zawsze jedno mówię. Pokażcie mi, zajmuję się II wojną światową lata. Nigdy nie słyszałam o tym, żeby choć jeden Żyd zaryzykował życie, czy oddał życie za Polaka. Tej fałszywej tezy, że działalność człowieka ma zasadniczy wpływ na zmiany klimatyczne, no to dzięki temu możemy wypłukiwać złoto z powietrza. To znaczy nie my, uchowaj Boże. Kiedyś marszałek Piłsudski w przystępie irytacji tam wygłosił takie przemówienie i żeby zilustrować jakiś absurd, to mówi, wyobraźcie sobie, że zakładam spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. No to teraz takie spółki funkcjonują jak najbardziej. One handlują limitami dwutlenku węgla. No wypłukują złoto z powietrza. Absurd na naszych oczach się ziścił. Proszę Państwa, ale to gdyby tylko tyle było, to jeszcze pół biedy. Natomiast jak wiemy, Unia Europejska wprowadziła tutaj obowiązek przeprowadzenia neutralności klimatycznej w budynkach. I to już terminy są bardzo krótkie. To jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie, więc większości obywateli polskich nie będzie na to stać. W rezultacie posypią się kary. No to na te kary tam 30 tysięcy euro to też nikogo nie będzie stać. W związku z tym dotychczasowi właściciele nieruchomości zostaną zlicytowani. Komornik przyjdzie i tam tego. Zmieni się tytuł własności. Kto inny przejmie tytuł własności, a oni zostaną oczyszczeni, bo przecież nikt ich nie eksterminuje. Nikt ich nawet tam nie tego, bo żywego niewolnika ma się więcej pożytku niż z martwego. Niemcy na przykład byli bardzo skrupulatni i obliczali, ile korzyści Rzesza miała z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. No to miała niecałe 5 marek.
tych więźniów było bardzo dużo, więc to w liczbach takich bezwzględnych było, ale niecałe 5 marek. Nawet po uwzględnieniu takich pozycji Niemcy są bardzo tacy skrupulatni, jak dochód z utylizacji zwłok. Tam było to wliczone. No a z żywego niewolnika to się ma nie 5 marek, tylko 5 tysięcy marek, albo nawet więcej. No to po co go zabijać? To trzeba tylko go uczynszować i w ten sposób mogą zaistnieć warunki do realizacji ustawy numer 447. Do tego jest nam potrzebna, znaczy nie nam, tylko ludziom starszym i mądrzejszym. Do tego jest potrzebna wojna z klimatem. Dziękuję bardzo Państwu. Więc ja zwracam się do Pana Ministra. Panie Ministrze, macie 1% poparcia. Jeśli już nie dla prawdy, to dla wzrostu poparcia. Proszę to zrobić. Ma Pan wielką, unikalną szansę zdobyć wielkiego Borusa u Polaków. Niech Pan dokona tej ekshumacji. Jestem przekonany, że Polacy to docenią. I kto wie, co zdarzy się później. Ma Pan naprawdę unikalną szansę zrobić ekshumację Jedwabnego. Z całego serca tego Panu życzę. Uwaga! Na pewno, bo się nie sprawdzi. Budujemy swoją kulturę. Tak jak już od dawna mówiłem, nie będziemy już lamiecić, nie będziemy narzekać, że kradną nam świat, kradną nam właśnie kulturę, tylko zaczniemy tworzyć naszą kulturę. Nasze książki, nasze przedstawienia, nasze filmy, naszą sztukę i naszych idoli, którzy w sposób naturalny wyrastają właśnie wolnej, swobodnej, normalnej kulturze. I mam nadzieję, że pierwszy dzień naszego dwudniowego spotkania popłynął właśnie w atmosferze takiego pikniku, spotkań, rozmów i nadziei na to, że będzie lepiej. Bo mam nadzieję, że będzie. Bo teraz, proszę Państwa, właśnie ta drobna niespodzianka dzisiejsza, czyli to częstunek szampanem. Kto z Państwa może, kto nie jest kierowcą, kto nie jest abstynentem, kto nie jest zaszyty, proszę bardzo, można skorzystać.